Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Pogromcy Mitów w Need for Speed Board. O tak, dzisiaj spróbujemy sprawdzić kilka mitów odnośnie właśnie Need for Speeda i zobaczymy co ja tutaj mam. Trochę sobie tego naspisywałem. No i sprawdźmy je po kolei. No i dobrze, pierwszym takim mitem do obalenia jest, czy w Dodge Super B siedzi wielka pszczoła? No nie, co prawda mój Dodge jest pomarańczowy, ale w środku siedzi koleś jakiś sobie. Chyba taki standardowy, jak siedzi w większości samochodów. Ale jest to co prawda wersja Team Escape, więc może być coś inaczej, coś może być zmienione, prawda? Może okazać się, że w takiej standardowej, seryjnej wersji samochodu będziemy mieli do czynienia z pszczołą. Ale wydaje mi się, że tak nie jest, chociaż nigdy nie wiadomo, trzeba to sprawdzić. I właśnie dlatego idziemy sobie do dealera samochodowego. Są wyprzedaże? Nie ma. Dobrze. Super B. O, 500 000 kosztuje. Ho, ho, ho. Zobaczcie, ile mam kasy i ile wydam. Zostanie mi 50 000 do... Dolarów? Dolarów. Dobra, mówmy, że dolarów. Kupię, no trudno już. Boże, czego się nie robi dla widzów. Tak, mamy go już w kryjówce, chodźmy do jazdy dowolnej i uwaga, kupiłem najgorszy samochód w grze po to tylko, żeby sprawdzić, czy w środku nie ma pszczoły. I jak myślicie, jest to pszczoła czy nie pszczoła? Mit potwierdzony czy obalony? Obalony, w środku nie siedzi pszczoła, mimo że to jest Dodge Super B. To w środku mamy kolesia standardowego. Kolejny mit, czy da się palić gumę Aventadorem? Sam chcę to sprawdzić. Nawet gram na klawiaturze teraz. Oczywiście, jak startujemy, on od razu pali kapcia. W końcu jest to ile tam? 700 koni mechanicznych? Ale czy da się palić gumę przy pomocy W i S, czy strzałki do przodu i do tyłu? Dzieje się takie coś. Samochód niby chce jechać, niby nie chce jechać. Spadaj, Tomek. Ale coś mu się tam... No, coś tak nie tego. No bo to jest napęd na 4 koła. W ogóle jaki ten Aventador jest zajebisty, co nie? No ale nic. Mit obalony, nie da się palić gumy Aventadorem. Chyba, że wezmę pada do ręki i zrobię coś takiego. Już wam pokazuję, jak to działa. O, i tak daję na pół gazu triggera. Wtedy można... tym Aventadorem, tylko to jest ciężko, o właśnie, i się wpada w taki poślizg jakby. Chodźmy na bardziej takie proste skrzyżowanie jak tutaj. O, i... O, widzicie? Da się robić tylko takie kółeczka. W miejscu niestety Aventadorem nie spalimy kapciuszka. Da się takie coś robić. Także w każdym razie mit obalony, w miejscu kapcia nie spalimy. Kolejnym mitem do obalenia jest, czy Pagani Zonda Cinque jest lepsza od Koenigsegga Agery? Wobec tego, żeby sprawdzić ten mit, pojadę sobie jedną trasę i obok będziecie widzieć, z prawej strony będziecie widzieć Agerę, z lewej strony będziecie widzieć Koenigsegga, chciałem powiedzieć. Będziecie widzieć Pagani Zonda Cinque, Highway 99 State, pojedynczy gracz, pojedziemy sobie bez power-upów i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na końcu zobaczycie także, jakie ma tutaj włożone części i tak dalej.
tym takim krótkim porównaniu, Fagerom udało mi się osiągnąć lepszy czas, ale Fagerze mam trochę lepsze części. Powiem wam natomiast, że w Cinque czułem lepsze opanowanie samochodu. Zdecydowanie można było te zakręty pokonywać dużo, dużo łatwiej. Samochód dużo lepiej się prowadzi Pagani Cinque. Natomiast Agera czułem, że w każdej chwili mogę stracić nad nią kontrolę. Natomiast czułem też więcej, zdecydowanie więcej mocy. I no, samochód jechał trochę szybciej. Chociaż to też jest może i kwestia części, czy też nawet kierowcy, no bo na początku zderzyłem się Agerą nawet z trafikiem, a mimo to udało mi się odzyskać ten stracony czas. Także Agera lepsze osiągi, tak mi się wydaje. Nie aż tak dużo. Troszeczkę. Dziecięcy rozmiar, dosłownie. Ale odrobinę lepsze osiągi ma. Natomiast Cinque, zdecydowanie lepsze prowadzenie. I na takich trasach jak Highway 99 i End State, to myślę, że Cinque byłaby lepsza na tych częściach, które mam w Agerze obecnie. Także wydaje mi się, że nie da się tutaj dosłownie, dokładnie stwierdzić, który samochód jest lepszy, ponieważ oba są bardzo, bardzo dobre, dobrymi koksami są, a te minimalne różnice jakichś tam osiągów może wyrównać kierowca. Czy da się w Wordzie driftować tak jak drift hackiem, tylko że bez drift hacka? Wiecie co, jest jeden sposób, mając pada oczywiście, bo na strzałkach jest trochę ciężko driftować, szczerze mówiąc chyba to jest nawet niemożliwe. Natomiast na padzie, jeśli wciśniemy ten gaz do połowy, to auto zachowuje się zupełnie inaczej. To jest w ogóle abstrakcją i przeczy wszelkim prawom fizyki. No bo jakim do cholery cudem auto, gdy wciśniemy gaz do połowy, ma mieć więcej mocy niż jak wciśniemy gaz do końca, tak? Jakie to jest... dziwne. Ale widzicie sobie, gościu tutaj jakiś driftuje tym Mitsubishi. I raczej ciężko mi będzie dorównać mu w takim prostym i ładnym drifcie, długim, jaki pewnie chcielibyście zobaczyć teraz, prawda? No ale spróbujemy. Mam teraz pada w ręku i najlepiej się driftuje właśnie przy ruszaniu. Jeśli w ogóle można to nazwać driftem. No to uwaga, startujemy. O, tak jakoś mi to wyszło. Lipa. Te drifty nie są takie długie, coś tam mi wychodzi, ale to nie jest to. Zobaczcie, jak on w tym Mitsubishi jedzie tam jak, no, równiutko, a ja, no cóż, mam zbyt dużą przyczepność. Więc już mogę wam od razu powiedzieć, w Wordzie nie da się driftować bez drift hacka po prostu. Oczywiście nie polecam używać tego programu do driftowania i w ogóle żadnych speed hacków i hacków, ale tego się zrobić w Wordzie nie da, nawet przy pomocy pada. I ostatni mit na dzisiaj, właściwie może tak bardziej humorystycznie, czy Toyotą MR2 da się przegrać? Jest to wersja trolling, czyli troluj. I weźmiemy sobie wyścig losowe, ponieważ wyścigi te, które są w klasie B, to w ogóle to jest bezkonkurencyjna, prawda? Ale co jeśli weźmiemy wyścigi losowe i zobaczymy, kogo nam tam dobierze? Construction Road i będziemy używać wszystkiego, co się da. Dosłownie wszystkiego, co się da i zobaczymy, czy uda mi się wygrać w Toyocie MR2. A raczej, czy uda mi się przegrać. Okej, i startujemy. Proszę was bardzo, czy ktoś użyje autofinisza? O kurde, nacisnąłem ręczny. Chciałem się popatrzeć do tyłu, ale pomyliłem się sterowania z innych gier wyścigowych typu NFS. Dobra, macie tutaj magnesa, macie wszystko. O kurde, to Toyota jest przegięta, ja cię nie pierdzielę, wyprzedziłem już dwóch. Masakra. Co tu się dzieje? O fuck. No to jedziemy! Właściwie, że wygram ten wyścig. Dobra, jestem na przedzie. Nie no, słuchajcie, zostawiłem ich z tyłu, kurczę. Toyota jest niesamowitym samochodem. Chyba nie dam im szans, co? Chociaż nie osiągnę tu nawet 300 km na godzinę, ponieważ moja Toyota bez nitra tego zrobić nie potrafi. Ale
Mam nitro przecież, mam kozackie nitro, którym zaraz wystrzelę na koniec wyścigu i będzie naprawdę niezły hardcore. Uwaga! Jeszcze ono jest ulepszone w dodatku. Uwaga, uwaga! I wygrałem! No niestety, muszę potwierdzić ten mit. Potwierdzić czy nie potwierdzić, to w zasadzie było pytanie. Toyotą MR2 nie da się przegrać. Przykro mi, proszę. Drodzy Państwo, musicie kupić Toyoty MR2, żeby wygrywać nawet w klasie z klasą A, z klasą S, czym tam chcecie. Także 1200 boostów. W ogóle dostałem jakiś minus, nie wiem za co. Boże. Także Toyota MR2 Mnistrz NFS. Szybsza jest od Nissana GTR-a, czy nie wiem, jakichś Bugatti Veyronów. Toyota MR2, nie jakieś Bugatti Veyron. Dziękuję Wam, że oglądaliście mnie i mam nadzieję, że podobał się film z serii Pogromcy Mitów z Need for Speed World. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Hej. A chwileczkę jeszcze. Jeszcze mała sprawa do Was. Słuchajcie, na moim blogu umieściłem specjalny dział, gdzie będziecie mogli w komentarzach pisać mity do obalenia z Need for Speed World i one tam będą sobie na zawsze. Ja je będę czytał i najciekawsze Wasze pomysły będę umieszczał w filmach. Także zapraszam do zabawy.